Klaps. Klaps. Nie wyszedł mi. Opowiadaj, Czarek. Tak, 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 tak. Dzisiaj. Ja oglądam dużo programów dla dzieci, ponieważ sam jestem wewnętrznie dzieckiem. Teletubbiesie to moje drugie. Jesteś Karłem. To też nie dziecko, bo mam brodę. Okay. Dzisiaj będą mega super kulisy, ponieważ walczy dwóch młodych, nastoletnich, napakowanych testosteronem. Walka dzieci. Dzieci walczą kredkami Bambino. Adam Zdrójkowski, znany szerzej publiczności, tak, do Rymu, z... Wow. Z bardzo znanej rodzinki. Tak. I Artur, który się zerwał ze szkoły Kapecki. I będziemy ich totalnie męczyć nagle w kulisach i to koniec. Zerwałeś się szkoły, bo nienawidzisz przyrody. Tak, przyrka mnie w nerwie. Czyli jak skończysz się uczyć, pójdziesz na studia, to pójdziesz do serialu Studia, tak? A później do serialu Praca i rozumiem, że jesteś ustawiony do końca życia. Dokładnie. A jakbyś przyszedł do domu i powiedział: mamo, wywalili mnie ze szkoły. Czy znasz Artura i czemu go nie szanujesz? Pracie? I czemu się zerwał ze szkoły? Nie wiem, czemu się zerwał ze szkoły, ale jestem pewien, że już wygrałem. O, to nam sorry, się podoba. Sorry, a co byś chciał powiedzieć Arturowi o do tej kamery? Bo żeby zobaczył napis w swojej garderobie. Jakiś trolling? No zobaczycie. Te śmieszki hiszki, no. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Przenosimy się do garderoby. No. Teleport. Arturze, kochany, znów będziesz dziś przepra... Co to jest? Przepszar. Pre. Będziesz... Dziś przeprasz. Dziś... Przepraszał, na pewno. Arturze, będziesz dziś przepraszał. Przepru-u. Może przepruję ci się spodnie. Możesz dzisiaj przepruć. Przepruty. Będziesz dziś przepruty. Będziesz dziś przepruty. No, słuchaj, odważnie. Adam, grasz grubo, no. No, zaraz powiem Arturowi, co on na to, że będzie dzisiaj przepruty, no. Co ty na to, że będziesz dziś przepruty? Ewentualnie no, przepru-u. Musicie iść do jego garderoby i zobaczyć, co tam jest. Adam! Nie dymy, to ja dziś cię posłucham. Poskładam. Tam było: Adam, dziś będziesz poskładany. A. Anti. Bo... O, zostawił coś na... Cholera, ja zostawił coś. Męskie striny, znaczy damskie. Zobaczymy, co powiesz. O, patrz, co ma napisane. Coś, co ty jest napisane? Adam... Nie daj, to ja dziś się poskładam. O, patrz! Twojej mamy. Wiesz co, to bezczelne z jego strony. Co zostawisz Arturowi w takim razie? Może zostawisz jego taty na przykład, majtki. Zrobiłeś dosyć chamski żart Adamowi. Czy nie przesadziłeś troszeczkę? I czy naprawdę dochodziło ci, żeby napisać koło tych majtek to, co napisałeś? Nie wiem, bo mama... To są owe majtki. Ale o czym wy teraz mówicie? Zrzuciłeś te majtki... Adamowi z napisem twojej mamy, więc powiedz, czy to nie był za ostry żartek na takie... Zwłaszcza, że to są majtki XL, a jego mama wyraźnie nosi S. Mam majtki twojej mamy, znaczy mojej. No. Więc muszę ci trochę pocisnąć. Masz po majtki swojej mamy. Zjadł go. Ale dobrze, bo zabiłeś go jednym tekstem, później siebie, taki samobójstwo prosto w głowę. Bo nie chciałem, żeby był taki... Szacunek za honorowe samobójstwo. Będę brał cię w aucie. Dobrze, który z tych staników jest twój? Żaden. A skąd wie tak źle? A bo twoje są majtki. Nie. Czy nosisz czerwone majtki? Nie. Czy twój chłopak nosi czerwone? Nie masz chłopaka. Mam. Przykro mi. Cięcie. Masz chłopaka? Tak, mam. Nie. Cięcie, jeszcze raz. Ale mam, to co mam zrobić? Ale nie będzie... ci zerwać? Tak. No trudno, nie. No trudno. To co trzeba zerwać, żeby być w telewizji. Tak. Co to twoje bielizna? Nie, a twoja? Jakby Freddie Mercury miał nagrać kawałek z jakimś raperem polskim, to z kim, jak myślisz? KN, Rysiek, Peja, Young Multi. O, w końcu mówisz konkretnie. Twój przeciwnik zrobił salto. Powtórz to, Adam. Ja nie zrobię salta. Oczywiście zrobiłem na linach, to w telewizji będzie wyglądać jak normalne, ale to było na green screenie robione. No. Dobrze, dobrze. Życzę na gorąco, oglądamy. Co tu się będzie... O cholera. Sprawdźmy ten występ. Przed teleobiornikami. Opowiadaj, Czarek, co widzisz. Dobra, działa. Coś chcesz zrobić, o kurde. Co zrobić? Zepsuj się.
Dobra, zostaw. A to daj na większe. Czekaj, nie, Borys Hall to zrobi. Moralne. Krzyczy mama, zostawiła mnie w sklepie znowu. Znowu na kolanach, to już było. Gdy czekam przy kasie i już jest moja kolej, muszę przepuszczać ludzi w kolejce. I trzech typów teraz, czterech mnie podniesie, kurczę. Niesamowite, czemu nie kobiety? Jest równouprawnienie. Właśnie. Powinny go nosić na rękach. Nie ma solówki. No, nie ma solówki. No zebrał się. No tak, teraz młodzież tego by się rozbierała zamiast grać. Za pieniądze. Teraz solówki to tylko... Przed komputerem. Metka wyszła spod koszulka. Matka tak. Wyszła ze studia, jak zobaczyła na występ. Dobrze. Jezu, zobacz, złapał go za kolano, czyli jednak... Mamma mia, Galileo. No piękne show. Fujaro! Fujaro, bardzo emocjonalne. Nie zapłaciłeś abonamentu i nie będzie palenia skrętu. Pal. Świetne. Co się dzieje, co to? Co jest, co, wygrałem już? Gdzie nagroda moja, moje pieniądze? Co to za sala? To nie od włosów. Pancerze się spóźnił. Jesteś tutaj? Boże, nie, czekajcie, jak to mówię. Ej, widzieliście to? Był tutaj? Ej, bardzo fajnie. Nie możecie filmować, jak się maluje co 15 minut, bo wyjdzie z tym ciotą. Dziękuję i do zobaczenia za 15 minut. Adam, waszymi głosami to? Zwycięzcą Lip Sync Battle Ustawka został... Prawda. Który to? Który to? Waszymi głosami, bo wy jesteście w tym programie jednym, jedynym... Jeszcze raz. Waszymi sędziami... No nieźle, Kędzior, razy dwa. Wy jesteście sędzią w tym... Razy trzy. Ten pas otrzyma Adam. Ja byłem z Arturem. Może ono bijkę i pas. Zobaczymy, jak to się stanie. Pas i złoty medal za katowanie żony. Otrzymuje Adam z rodzinki. I super, się prezentujesz w żonobijce i z pasem. Dostałeś po prostu pierwsze miejsce i złoty medal za bicie swojej żony. Ta siateczka też jest niepewna, powiem szczerze. A ja chciałbym zapytać, bo mówiłeś, że znasz wszystkie słowa piosenki, które śpiewałeś, oprócz Galileo. A ja chciałem zapytać cię o Waramusz jeszcze. To nie jest Waramusz. To jest Skarabeusz. To jest Skarabeusz. Skarabeusz? Skarabeusz. A my myśleliśmy, czy to Skargamusz, czy co to było, serio. Skargatusz. Tłuszcz? Nie. Z czarka tłuszcz. Dobra, która tancerka ma najfajniejsza, bo to już się nie nagrywa. Dla was się, bo ja jestem za stary już na takie wysportowane 19-latki w krótkich spódniczkach. No. Laski nie zawsze będą ci pokazać majtki, ty jesteś młody, oczywiście jesteś znany, więc będą to robić przez jakieś jeszcze 8 lat. Kończymy te kulisy, idziemy na mocne alkohole, stripteaserki. Tak. Wracamy do was już pojutrze na lekkim kacu. Kochajcie swoje rodzinki, zostawajcie w szkole, bądźcie abstra chujowi i całusy.